Hej moi drodzy, witam was bardzo serdecznie, z tej strony Shiro, witam was w Sons of the Forest. Sam jestem zdziwiony, że jednak wracam do tej gry, ale to z tego powodu, że wyszła wersja 1.0, czyli wersja, która powinna wyjść już dawno, dawno temu, no bo gra jest chyba ze stycznia tamtego roku, z tego co pamiętam. I troszeczkę twórcy nas oszukali, ale o wszystkim wam oczywiście opowiem już w trakcie rozgryweczki. Więc moi drodzy, gra jednoosobowa, w ogóle to jest pewnie kontynuuj, jak 24 lutego 2023, czyli rok czasu w Early Accessie. Ciekawe, bardzo, bardzo ciekawe. Dobra, tryb normalny. Gram oczywiście na super ultra detalach, więc nie wiem, czy ten mój GTX jeszcze to udźwignie. Zobaczymy. Zobaczymy. I moi drodzy, no dzisiejszy odcinek się na pewno spóźni. Na pewno będzie około 20, jak nie później. Z tego powodu, że naprawdę w tym tygodniu i w poprzednim to jest dramat z czasem. U mnie to jest dramat z czasem. Taki stricte dramat z czasem. Naprawdę na nic nie mam czasu. Totalnie. Nic a nic. A już w szczególności na nagrywanie. To już naprawdę. Czasem już przychodzę taki zjechany jak koń po westernie. I wiem, że jeszcze, kurczę, ten odcinek trzeba nagrać. Czasem się nie chce, naprawdę się nie chce, no ale... Dla was trzeba. Dla was trzeba. A, tu mamy okienko. Jest, czekam. Lecimy sobie, a mamy tu okienko. Okej. Okay. No właśnie, Barbara Poufton, Edward Poufton, Virginia Poufton. Mamy również cały sitemap. Ja muszę dostać scenkę, w wyszku nie ruszałem. W ogóle chyba mam delikatnie za głośno mikrofon. Cała. Do Kelvin? Tak, do Kelvin. Pucz. Puczemy. I jeszcze raz. I raz jeszcze. Dobra, odbijamy. Nie wiem, gdzie jestem. Płyń! Nie żyjesz. Nie, no żartuję, żyjemy chyba. No dobra. Pan w białym wdzianku. Czyli my jesteśmy z dziennikarstwa. O, to dużo tłumaczy.
Jesteśmy z prasy. Dobra. Oj, stęskniłem się za tą grą troszeczkę. I za tym, jak była zbugowana na Early Accessie. No ale wiadomo, 1-0, miejmy nadzieję, że troszeczkę już się to poprawiło. Dobra. Trzymajmy E. Kelwinek, wstawaj. Kelwin jest upośledzony. Dobra, żyjesz, chłopie. Podążaj za mną. Zdobądź patyki, wybuduj ognisko, utrzymaj bazę. Podążaj za mną. To jest jakiś dziwny filtr tu jest na tych kartkach, naprawdę. Dziwny mega filtr. Dobra, no wracamy do Stones of the Forest. Zbieramy sobie lekarto przy okazji, jakieś kamyczki. Uuu, pająki! Nie widzę pająków. Pająki są złe. Mega złe. I powiem wam osobiście, że troszeczkę o tej grze zapomniałem. Bo po ostatniej rozgrywce stwierdziłem, że zostałem oszukany. I to dosyć mocno zostałem oszukany. Ja wiem, że niektórym ta gra się może podobać, mogła podobać, znaczy tamtej wersji, w której była. No ale ja się poczułem mega oszukany. Po pierwsze, z tego powodu, że twórcy od samego początku przekładali premierę właśnie z racji tego, że podobno gra była prawie dokończona. Podkreślam słowo prawie. No jak było widać, no ona nie była dokończona nawet w 20%, a co dopiero prawie dokończona. W szczególności, że było tutaj zbugowane wszystko. To jeszcze, myślę, że nawet ta wersja jest jeszcze zbugowana dosyć mocno. Mimo, że jest wersja 1.0, no ale... Ale na pewno jest zbugowana. Na pewno. Dobra, dodaj przedmioty do maty, aby je otworzyć lub połączyć. Okidoki, mamy jakiś nóż. Wyposaż, mamy też pakiet awaryjny, otwórzmy to. Kliknij zębatkę, by otworzyć pakiet awaryjny. No dobra. Czyli tak, mamy Sikersona, mamy nadajnik GPS, też nadajniki tak tutaj mamy, jakby nie patrzeć. Przewodnik oraz zapalniczkę plazmową. No dobra, Sikierka jest, jest. Myślę, że dobrze byłoby poszukać sobie mniej więcej miejsca na bazę i zacząć coś budować. Dobra, tu już widzę, że jest jakaś nawet jaskinia. Ale to chyba jest nierealne, żeśmy tu od razu weszli i coś znaleźli, więc... Chyba nawet nie będę próbował. Zresztą niby mogę. Kurde, korci. Ale te kręgosłupy, ogólnie korpusy, no raczej nie są zachęcające do tego, żeby tam wchodzić. Dobra, Kelwinek, idziemy. Graficznie jest ładnie, optymalizacyjnie też jest ładnie. Myślałem, że będzie znacznie gorzej. Drzewa się tym razem wczytują. Nie. Poprzednio. Nawet shorta pamiętacie. Pierwszego, którego tu zrobiłem z The Foresta. Że gra bardzo lubiła się bugować. Pod względem drzewek. Dobra, poznaj podstawy budowania. Na razie może nie. Znajdźmy sobie jakąś miejscóweczkę, taką wiecie, stricte na bazę. Gdzieś koło wody, może jakaś rzeka, czy coś w tym stylu. O, tu jest ładnie. Co, korpusik? Mogę to rozwalić? Mogę! Ale nic z tego nie mogę sobie wziąć. Jakaś patyka. To takie 2 na 10. Ale powiem wam osobiście, że jak mam takie full detale, to tak trochę bidnie. W ogóle jest piasek, czy coś się tekstury nie wczytały? Ja już naprawdę nie wiem. Nie jestem pewien tej gry. Po tamtej sytuacji z drzewami naprawdę nie jestem pewien tej gry.
Dobra, myślę, że najlepszym tutaj wyjściem byłoby podążanie wzdłuż źródła, czyli wzdłuż po prostu tej rzeki. Myślę, że tak zrobimy, czyli kierujemy się na południe z tego co widzę. Dobra, niech będzie. O, patykiem w łeb. Lepateryksonem w łeb. No, i wracając do tematu naszego Early Accessu w The Forestie, no poczułem się mega oszukany przez twórców. Z tego powodu, że po prostu obiecywali nam grę, która będzie grywalna w jakimś stopniu przynajmniej, no bo ja tak to przynajmniej zrozumiałem, że skoro przesuwamy premierę tam, nie wiem, o 2-3 miesiące na początku pierwszej premiery, jak przesunęli, no to chyba, no, ciężko było sobie wyobrazić, że ta gra jest naprawdę tak w złym stanie. Myślę, że tam jeszcze tyle rzeczy brakuje. No to albo po prostu mówimy, słuchajcie, kurde, no nie wyrobiliśmy się, spoko, nie ma problemu. Ja naprawdę nie zrozumiałem pod tym względem, chociaż my bardzo twórców nauczyliśmy tego, że nawet jeżeli oni nas po prostu plują, to my twierdzimy, że deszcz pada. I to widać. To widać, że po prostu cały czas ciągle jesteśmy, za przeproszeniem, dymani pod względem jakości gier. Naprawdę, to widać. I powiem osobiście, że chyba to nie idzie w dobrym kierunku. Chyba nie idzie w dobrym kierunku. To, co się w ogóle dzieje ostatnio z produkcją gier, to jest po prostu dramat. To jest po prostu dramat. To jest wręcz śmianie się z graczy. Dlatego stwierdziłem, że więcej gier takich po prostu droższych, ja nie mówię tej gry za 4 dychy, która wychodzi, no nie kupię przez premierowo Early Access. Naprawdę, indyki robione przez mniejsze studia nie ma problemu. Serio, ja rozumiem, no ktoś robi swoją pierwszą grę czy coś, no wiadomo, że on nie będzie ekspertem w tej dziedzinie. To jest zrozumiałe. Ale studio, które już po prostu, no jakiś tam, ten taki, wiecie, coś już w swoim życiu zrobiło, prawda? The Forest 1 wyszła. I to bardzo ładnie mi siadło do The Forest 1, więc no chyba raczej wiedzieli, co robią. No, ale widać, nie zawsze. Dobra. Jak jest... Nie. Ja chciałem z nim pogadać. Bale. I upuść tutaj. Dobra. Dostał kamieniem w łeb. Nie mogę. Nie mogę, totalnie nie mogę. Dobra. Ścinasz. Zobaczmy, co my sobie tu możemy wybudować, bo mamy tutaj Survival Handbook. To może być ciekawe. Może być to ciekawe. Myślę, że byśmy mogli sobie zrobić jakiś podejścik. Zmień tryb. Mogę zmienić tryb? Mogę. Mała chata z bali. Chronienie na drzewie to nie. Platformy. Mała platforma, średnia platforma. A duża platforma jest? Nie rzucaj tak, ty! Dołganie. UR. Tym się obraca. Okej. Okay. To się ładnie zesnopuje. Potrzebujemy 23 bali, od cholery. Wiecie, to będzie taki pierwszy odcinek w sumie z naszego budowania. Naszego budowanka. Ja jeszcze sam nie umiem tutaj ogarnąć sobie niektórych rzeczy. Czemu tu jest 20 czegoś? Czy to są bele? Nie, to nie są bele. Nie, to są bele. Edwin, co ty robisz, proszę cię bardzo? Gdzie ty jesteś? Ty poleciałeś na dół? No nie, masz szczęście. No dobra, dzieciaku, widzę, że jak ja ci nie pomogę, to ty tego chyba sam nie ogarniesz, co? Sam tego nie ogarniesz, troszkę jesteś za głupi. Chciałoby się też tutaj troszeczkę tego miejsca poodgarniać. No i również powiem wam, że myślałem, że zagram to z kimś w koopie, no ale niestety... No nasza ekipa do grania się trochę rozpadła, a nowych osób wcale nie przybywa. Przynajmniej osób, które miałyby czas i chęć na gry takie
na grę w takie gry masło maślane, mniejsze. I naprawdę jestem troszeczkę teraz przykuty pod względem rozgrywek multiplayer. No jak single player to nie ma problemu. Ja jestem akurat osobą, która może nawet w razie czego nagrywać kilka dni z rzędu i to nie jest problem. Czasami nawet mam tak, jak z gry Wielki Werner na przykład było, że mogę nagrać 2-3 odcinki w ciągu jednego dnia i to też jest spoko. Ale wiadomo, z ludźmi, którzy po prostu no, nie są, że tak powiem, nastawieni stricte na YouTube'a, to jest troszeczkę ciężko. Nawet nie troszeczkę, a bardzo. Nie mogę też, wiecie, od nikogo oczekiwać, że się ktoś dostosuje do mojej rozgrywki multiplayer. Więc no, życie samotnego YouTubera jest dosyć ciężkie. Dosyć ciężkie. No tak, ja ściąłem, a ty bierzesz. Ja ściąłem, a ty bierzesz. Ty gałganie. Ty gałganiusie. Te dwie. Ścinaj to ścinaj. Jezu, tak. Wow. A to nic, okej. Ciekaw, czy jeszcze działa sposób z granatem, nie, z dynamitem, przepraszam, jak z jedynki. W ogóle jedynki też nie przyszliśmy tutaj na kanale. Pewnie trzeba jakoś nadgonić. Ale po prostu ja sądzę, że jedynka już jest tak oklepana, że naprawdę chyba nie ma sensu. Nie ma sensu jej rozgrywać po raz kolejny. Aha, w ten sposób się zrobiło. Dobrze wiedzieć. I to były deseczki. To były deseczki, fajnie. Nie no, tryb budowania tutaj mi się podoba. Tryb budowania mi się tutaj podoba. Jest bardzo ciekawy. Chociaż chyba z tego co pamiętam, ostatnio jak próbowaliśmy oczywiście... Jak chce się rozgrywać, to chyba mi się to budowanie niezbyt podobało. Musiało być naprawdę mocno zbugowane. Ja się tak rozpędziłem z tym budowaniem tej platformy, a ja chyba nie mam liny. Mogę to zwalić? Nie mogę. Mogę! Nawet będę musiał, bo te drzewa chyba inaczej odrosną. Kelvin to znów gdzieś poleciał. No nie wiem, ma drzewa dookoła. A, jak zwykle sobie lata... Kurde, nie wiadomo gdzie. Kelvinek! Ty se grabisz. Ty se, Kelvinek, grabisz. Wydaje mi się, że on jest coraz głupszy, a nie mądrzejszy, bo naprawdę... No wtedy był jaki był, ale taki tragiczny chyba nie był. Leci? Leci! O, pięknie. Piknie. Zbierajmy to. I myślę, że The Forest, znaczy Sons of the Forest, to nie jest The Forest, tylko Sons of the Forest, może zastąpić nam serię z gry Wiatki Pera. Taka, wiecie, lightowa gra, gdzie sobie tam pobudujemy, przy okazji jakąś fabułkę może zrobimy. Myślę, że to będzie spoko. Chociaż no mamy teraz jeszcze do rozgrywki Telling Lies. Co jeszcze tam było? Oprócz Telling Lies. Ja to pamiętam. Jeszcze gramy coś. Coś jeszcze gramy na pewno. Nie pamiętam w co. Nie pamiętam w co. Czy ja mogę zrobić linę? To potrzebuję, żeby zrobić linę. Jagody, to nie to. Hop. Dobra, widzę, że równie dobrze zrobili jagody w końcu. To jest bardzo pocieszające. Mega pocieszające, bym powiedział. Musimy znaleźć liście, to nie. Może tutaj liście były potrzebne? Ale wydaje mi się, że to były jakieś liany. Tam były jakieś liany chyba. No bo z liści to chyba nic nie możemy. Z liści to raczej nic nie zrobimy. Co to jest? Uba buba. Ale to chyba nie lina. Znaczy, dla mnie to jest lina, ale... Ale dla gry nie. Dla gry to nie jest lina.
Zniszczyło się? Nie zniszczyło się, a było. Powinien być jakiś kolider. Być może się czepiam. Być może się czepiam. Czepliwie się zrobiłem ostatnio, chyba się starzeję. W tym roku teoretycznie będzie 30 na karku, więc wiecie. Różnie to bywa. Stara dupa się zrobiłem. Mimo już wiecie, umysł 12-latka, ciało też, ale niestety. Wiek robi swoje. Wiek robi swoje. No, naprawdę nie wiem skąd wziąć liny. Nie mam pojęcia skąd wziąć liny. Tam coś lata. Nie czuję się bezpiecznie tutaj, naprawdę. Mega się nie czuję bezpiecznie. Wiem, że tu liny nie znajdziemy, no ale zetnijmy to drzewo. Być może jak je zetniemy... Ktoś tu chyba... Może ktoś by mnie kamieniami rzucał, ale nie. Ja ci się poskradam. Ja ci się kurde poskradam. Więc sobie naprawdę nie możesz wziąć lin? Naprawdę nie możesz wziąć z niego lin? Ale lipa. Ale Lipton. To skąd ja mam liny wziąć? Halo? Gra mi pewnie zasugeruje jakieś liany. Ale czy ja mam tu jakieś liany na wzięcie? No jest, moim zdaniem to jest cholery lin, naprawdę. To jest od zarąbania lin. Tylko czemu gra mi nie pozwala tych lin wziąć? Na logikę. Na cholerną logikę. Nie da się jak gry arkiperzy zrobić. Szkoda. Ej, słuchaj. Coco Jumbo. Zdobądź ryby, głazy, patyki, kamienie, bale, ryby, nie. Wybuduj ognisko, utrzymaj bazę. Oczyść 5 metrów. No dobra. 10 metrów. Nie, tutaj nie narzekaj, tylko zapierdzielaj. 10 metrów, pamiętaj. Ani centymetra więcej, ani mniej. My idziemy w poszukiwaniu liny. Kurde, wydaje mi się, że będzie ciężko. Uciekać mi stąd, robaczki, bo wam zaraz nakopię do dupy. To było. Dziwne stworzonko. Słuchajcie, ja was nie atakuję, wy nie atakujecie mnie. Taka zasada. Zasada jest jasna. Wydaje mi się, że możemy żyć w kooperacji. Ja was nie będę zabijał, wy nie będziecie mnie zabijać. To wy na to. To wy na to. Wywiórka. Muchomorek. Poszukiwanie lin, ciąg dalszy. Nadal ich nie widzę. Pytanie, czy te liny gdzieś tutaj są? To jest dobre pytanie. Czy my znajdziemy tutaj gdzieś w okolicy liny? Wiecie, liny to mi się kojarzą z lianami. Ale liany tutaj... To nie Greenhead. Klof może jakiś. Mam jakiś klof? Jakieś szmaty? Amunicja jest. Granaty też mamy, więc luz. Linka do tyrolki, plan deka. Może ja coś mam. Takie dziwne. Wow! Fajne. Ale liny ni chuchu nie widać. Mi choroba morska wzięła. Tak się tam ten ekran rusza, no?
No to tak, Lina mi się kojarzy z Klopem, ewentualnie z lianami. Lian nie widzę. Mimo iż naprawdę jest tutaj sporo, że tak powiem, trupów wiszących. Niestety tego, co potrzeba, nie ma. To są duże dźwągby. To mi się już nie podoba. Wolałbym z nimi w interakcję nie wchodzić żadne. Czy mnie widzieli, czy nie? O! Cała liść. A może to będzie gdzieś tutaj napisane? Bo może jestem troszeczkę upośledzony. Znaczy jestem na pewno, ale... Może troszeczkę bardzo. Bo nie... Może to? Też nie. Coś tu co lata. O, dzień dobry. Sąsiedzie! Kurwa, ja sobie tutaj tylko chodzę i zglądam. A mnie wydygał. Ja nie przeknięcie tych odcinkach, ale się nie da. O, ale się wystraszyłem. Jak zrobić linę? Jak zrobić cholerną linę? Dobra, sąsiedzi są nieprzyjaźni. Straszą nas. Wiedzę, chamstwo totalne. Czasem tak bywa. Czasem tak się dzieje niestety. Oj. Dobra. No to co? Idziemy chyba śpiulkać zaraz powoli. Kelvin chyba już tam trochę poogarniał. No ale naprawdę dziwi mnie to, że my nie możemy ściągać liny z tych na przykład zwłok i tak dalej. No to by było najbardziej logiczne, co by dało się zrobić. Regla to nie pozwala. Siema, Kelvin. Chałupy miałeś pilnować i co, nie pilnujesz? Nie pilnujesz hacjendy. Dobra, sprawdźmy jeszcze raz. Namiot plus to, bla 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 bla. Ognisko plus to, bla 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 bla. Wzmocniony ogień plus to, bla 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 bla. Ognisko, bla 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 bla. Stojące pokładnie, bla bla bla. Lampa, konstrukcje, bla bla bla. Czuję się, jakbym czytał podręcznik do szkoły. Drzwi, okno, podstawowe meble. Zastrzały? Mury, futryny, okna, schody, rampy, poręcz, palisada, kurde, felek. Kelvin. Okiennice, no tak naprawdę możemy tutaj gdzieś... O, lina. Aha. Dzięki za helpa. Lina. Lina tu i jest zrobione. Podstawowe zasilanie nawet. Most wiszący. Drewno opałowe. Mieszanki energetyczne. Nadal nie mam nic. To by mi pomogło w tym wypadku. Zmienimy tryb. Dobra, myślę, że potrzebujemy schronienia myśliwego w takim razie. Innej opcji nie widzę. Innej opcji nie widzę. Niech będzie nawet tutaj. Pozbierajmy to. Tyle dobrze, że drewna mamy sporo. Potem sobie to dekonstruujemy. Kamyczki. Tyk. Możemy zapisać grę. Nowy zapis. Nowy zapisik. I o dziwo nagrałem to 23 lutego. Jak z tymi save'ami właśnie. Kiedy zaczęliśmy grać? 23 lutego, czyli dokładnie rok czasu. Czyli ja tu mam pokazany jakiś... GPS? Nie mam nic. Poza się lokalizator GPS, naciskając M. Właśnie. Mamy tu różne rzeczorki jeszcze.
Robisz obraz nadajnika wciskając kółeczko key. A czy ja na przykład mógłbym ten jakiś lokalizator się... Nie mogę. Nie mogę żadnego AirTaga postawić. No szkoda. Nie wiem czemu w tej platformie... Tutaj mamy w sumie... Ej, poczekajcie, bo jestem upośledzony chyba. Co to jest za platforma? Na pewno nie obywatelska. Dobrze. Platforma. Mała platforma, średnia platforma. No właśnie. Wysnapuje się? Nie. Nie wiem. Dobra. Kulkujemy. Jest noc. A ja się boję. Jest tu jakaś skrzynia. W tu chyba nie było żadnych skrzyni nigdy. Nie wiem, co ja mogę zostawić. Nie wiem, co ja mogę zostawić. Dobra, na pewno by się przydało zrobić na przykład patyczka. Bla 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 bla. Tu jest ten patyczek. To nie. Nie mam liny. Co to jest? To baterie, okej. A żarówkę mamy. Uhu. Coś z tymi kamyczkami też możemy robić, tylko jeszcze nie wiem co. A jest mam pokazane, co możemy połączyć, a co nie. No to nic nie możemy. Nic, a nic nie możemy. Ja mogę na przykład coś wyrzucić. Wyposaż. A, w ten sposób. No to nie jest dobry pomysł, Aloki. Aloki. Rozwiedzmy coś przy okazji. Jeżynki. Zjedzmy sobie troszkę tego. Jeżyna okazała. Nie wiem, czym jest ta jeżyna okazała, ale okej. Okay. Nasionka. Muchomora to ja nie chcę jeść. Nie. To nie jest dobry pomysł. To nie jest dobry pomysł. Dobra, napijmy się jeszcze wody. No rzeka to jest raczej czysta. Okej. Okay. Ej, ale weź ty. Jak człowiek. Wow! Ej, ale mamy jakąś linę. Co to jest za lina? Jak mi się ją udało pokazać? Kurtka taktyczna. Nie mogę jej założyć. Nie wiem czemu. Jakiś bug chyba. Drut. Drutu tutu, pęczek drutu. Dobra, granat jest. To jest najważniejsze. To jest najważniejsze. O, tu się mogę napić. Posiorbiem se trochę. Trochę se posiorbiem. I tak, panie Kelvin, bo ja idę ogólnie na przygodę. Gdzie jest Kelvin? Gdzie jest kurde Kelvin? Kelvin, czemu ty tam siedzisz? Jezus Maria. Całe życie z wariatami. Kelvin, chodź tu. Czy da się Kelvina jakoś przywołać? Opcje. Sterowanie. Przywołaj Kelvina. Jest coś takiego? Nie ma. Dajnik GPS jest pod M. Akcja główna. Przypisanie alternatywne. Nie ma. I... Oho, nie. Nie ma. Albo nie widziałem. To też jest bardzo prawdopodobne, że jestem ślepy. Kelvin, chodź tu, cyborgu jeden. Jezu, jaki ty jesteś irytujący. Chodź. Dobra, Kelvin, odpocznij sobie. Już biegnie. Kelvin. Zdobądź, wybuduj, utrzymaj bazę. Zostajesz tu. Nie idź za mną. Muszę się zaciąć.
Dobra, klikamy M-kę. Mamy jakieś rzeczorki do znalezienia. Najbliższe jest tu. Nie wiem, czy zdążymy jeszcze mi się to zrobić. A może tam dojdziemy. Wydałoby się również troszeczkę żarełka znaleźć jakiegoś. Bo żaru mamy mało. Naprawdę go nie mamy w ogóle. Nawet się nie dojadłem. Dobrze, że są jeżyny. Dieta jarzynowa. Kolegów zostawiamy na razie. Ej, tu jest jakiś inny wskaźnik. Nie wiem, co on mi pokazuje, ale do niego pójdziemy. Jak to wygląda z daleka? Tej bazy. Taka mała. Ja nawet nie wiem, czy ja przypadkiem nie miałem tutaj w okolicy właśnie bazy w poprzedniej grze. A mi się coś kojarzy. Co to tak pika tutaj? No i co? Nic? A koparko! Wow! Można jechać? Nie można. Muszę kamień wziąć. To mi po tej koparce. A, bo to koparka to jest tylko punkt orientacyjny. No dobrze, dobrze. Nie, rozbiłem kapelusz, okej. O, tak się powinno robić. Dobra, dwa akumulatory do wózka golfowego. Miło. Rozumiem, że na wózku golfowym jeździć się nie da. Tu można kopać. To też dobrze wiedzieć. O kurwa, da się. Przejadę się wózkiem. No nie może być. Może być. Można jeździć wózkiem golfowym. Ja pierdzielę. A jak wysiąść? Nie. Ale elegancko. Co to jest? Widzę drukarek. Wy mi nic kurwa o drukarce nie mówcie. A kto poruszy temat drukarek, tego kopnę w dupę, obiecuję. Nie znam takiej rzeczy jak drukarka. Nie pytajcie, po prostu nie pytajcie. Dobra, mogę jechać. O, co tu jest? A, można go odstakować, jak śmiesznie. Weź, no. Łooo! Ale eleganckie. Ma jakiś durability? Nie ma. Juuu! GTA 5, jak nic. A się Kelvin zdziwi? Kurde. Ja sam się zdziwiłem, ale dziwny jest... Dziwny taki, wiecie... FPS meter. Tak jakby delikatnie tych FPS-ów nie było. Ale są! Wypadek zaraz będzie, nie! Ło, jaki drift. Ja mam kumple. Ja mam brykę. No i mam w dupie. Czarna mi wskoczyła, nie! Teraz mi sarna... Uj, łoś, kurde! Wow! Tu łosie! Już raz mi w tym roku sarna wyskoczyła. Więcej nie chcę. Nie w tym? Nie w tym. Przepraszam, poszukuję. Tamtym było. Wiecie, jaki jest problem? Problem jest taki... Ja kurwa nie jadę tu, gdzie trzeba. Kurde. Nawigacja. A tu jest nawigacja. Tu jest nawigacja. Ja po prostu z niej nie korzystałem. Przepraszam was, no 5 minut nam to zajęło, kurde. Chciałem spojrzeć na nagrywanie i wyszło jak wyszło. No to przejdziemy jeszcze koło kolegów. Tu gdzieś w lewo trzeba skręcać. Siema, ziomki, poziomki. Z drugim przejazdem.
Ja tylko przejazdem. Nie rozumiem fenomenu minimapy w prawym dolnym rogu, skoro mamy ją tutaj praktycznie wszędzie. Bo ona jest bardzo myląca. Ona jest bardzo mega myląca. No nie, konar nie zapłonął. Mam nadzieję, że ten wózek nie ma durability, naprawdę. O! Nie, przejechałem Chopa. O nie! Chopie, uratuję cię. Kurde, ja miałem go ratować, a nie go zjeść. Dobra, dalej łeb. Ej, dobra, tylko mi wózek pierdzielił. Przejechałem Chopa. Ale to on mi wyskoczył, to jego wina. To jego wina. Dobra, jak tam nasza trasa? No jest, niedaleko jesteśmy w sumie. Wow, tu jest jaka fajna miejscówka na bazę. To mi się podoba tutaj, o, w tym miejscu. To troszeczkę nie ma dojścia chyba do wody. Ale no, to już tak daleko w sumie tej wody. Nie jest jakoś super daleko. Cały czas się patrzę na tą jebaną minimapę. Co to? Gdybyś dźwięk tego nie zauważył. Nie ma. O ty w dupkę węża. Dobra, radio mamy. Jest dobrze. Nasiona krwawnika. Też dobrze. Też makrająca. Można napisać grę. To też bardzo dobrze. Koledzy niestety nie przeżyli. Mamy drugą siekierę. Uczesna siekiera zebrano. No dobra. Notatka. Przybliż, tak? Czemu to nie jest po polskiemu? Kim jest Jack Holt? I co on tutaj robi? Kupon nigdy nie miał żadnych przyjaciół. Czak. Okej. Okay. Ale to nie zmienia faktu, że Jack Holt nie ma spolszczenia. Leki mamy. Jakie brzydkie pająki. Jakie brzydale! Fuj! Fuj, pająk brzydki. Granaty, dobrze. I zwłoki. Będzie co jeść. Boski C4 też się przydadzą, myślę. Flarki też. Tamten mógł tamten nie zużywać tej flary. No kurde, chłopie. Na wagę złota. Chcemy się napisać... napisać. Napić z miejsca, gdzie leży trup. Dobre pytanie. Ja tu widzę jeszcze alkohol. Który chciałbym wziąć. Ale nie mogę. I to nieprawda, że mam problem z alkoholem. Zegarek zebrano. Czy ja mam teraz godzinę? No i tak miałem godzinę. Tak, była godzina pokazana, okej. Okay. To dobrze. I panel słoneczny. To jest najbardziej istotne, bo dzięki temu będziemy mogli sobie ładować wózek. Chciałem, żeby jeszcze kuchenkę. O, garnek, no i kuchenka. Kuchenki nie chcę. No pewnie, po co ci kuchenka, chłopie? No nic, że z pewnością mógłbyś sobie coś ugotować, nie? Ale po co to? Po co? Dobra, moi drodzy, myślę, że tak na pierwszy odcinek to by wystarczyło. Pamiętajcie o subskrypcjach, komentarzach i ocenie filmu Growler Shira. My się oczywiście widzimy w następnych odcinkach. Stones of the Forest, nie? Chyba tak. Dobra, trzymajcie się. Hej, hej!